Na wstępie przypomnę, że dwa ostatnie odcinki są dedykowane moim kolegom i przełożonym, którzy dbają o bezpieczeństwo obiektów strategicznych. Po wyemitowaniu ostatniego odcinka pod tytułem Teoria spiskowa czy fakty, pewna część odbiorców zainteresowana tym tematem zaproponowała, by powstał ciąg dalszy dotyczący tego tajemniczego tematu. Spełniając Państwa oczekiwania, powstał ten odcinek. Po kapitulacji Niemiec, tuż przed aresztowaniem, 23 maja 1945 roku admirał Karl Dönitz wydaje jeden z ostatnich swych rozkazów, który brzmi: pozostać i kontynuować misję. Do dziś historycy spierają się, bo tak naprawdę nie wiedzą na pewno, kogo miał ten rozkaz dotyczyć. Przypomnijmy, że 31 stycznia 1943 roku po nominacji admirała Dönitza na stanowisko głównodowodzącego Kriegsmarine, na spotkaniu z wyższą kadrą oficerów Kriegsmarine, admirał Karl Dönitz powiedział: niemiecka flota podwodna jest dumna z tego, że stworzyła dla Führera fortecę Shangri-La, nie do zdobycia, z innej części świata. Po zakończeniu II wojny światowej i klęsce Niemiec wydawało się, że temat niemieckich baz pominięto. Jednak niektórzy zadawali sobie pytanie, czy rzeczywiście główne bazy niemieckiej III Rzeszy mogły znajdować się poza granicami Niemiec i zasięgiem aliantów, w innej części świata. A co najciekawsze, tereny te nie były brane pod uwagę w ustaleniach podpisanej bezwarunkowej kapitulacji. Jednak wywiady państw koalicji antyhitlerowskiej, a w szczególności wywiad amerykański, żywo interesował się tym tematem, gdyż między innymi z informacji, które posiadali, wszystkie alianckie statki, które znalazły się w pobliżu Antarktydy, w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęły. Jak wspomniałem w pierwszej części, 2 grudnia 1946 roku amerykańskie bazy wojskowe opuścił zespół uderzeniowy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, udający się na Antarktydę jako ekspedycja naukowa. Operacja nosiła kryptonim Higgs Jump, czyli wysoki skok. W operacji rzekomo naukowej wzięło udział blisko 5000 żołnierzy, okręty podwodne, niszczyciele oraz lotniskowiec. Wiele osób twierdzi, że rzekome niemieckie bazy na Antarktydzie i latające dyski to nic innego jak teorie spiskowe, którymi się fascynują, bo tak naprawdę nie ma żadnych dowodów na ich poparcie. Jednak istnieją pewne niezaprzeczalne fakty, które mogą świadczyć o czymś zupełnie innym. Zadać należy pytanie, na jakiej podstawie armia amerykańska zorganizowała tak silny zespół uderzeniowy, który miał za zadanie zaatakować Antarktydę, bo to, że była to ekspedycja naukowa z użyciem takich sił, to nikt rozsądny nie wierzył. Po zakończeniu działań wojennych do niewoli amerykańskiej dostała się znaczna ilość niemieckich dowódców okrętów podwodnych. Niejednokrotnie w trakcie brutalnych przesłuchań Amerykanie musieli zdobyć jakąś wiedzę na temat zagrożenia bezpieczeństwa ze strony Antarktydy. Informacje te musiały być na tyle wiarygodne, gdyż zdecydowano się na taki krok. Admirał Karl Dönitz w czasie wojny, dowódca U-Botwaffe, musiał posiadać na temat niemieckich baz na Antarktydzie unikalną wiedzę. Jednak czy podzielił się nią z aliantami, tego nie wiadomo. Lecz w trakcie procesu norymberskiego w roku 1946 Dönitz wspomniał o niezniszczalnej fortecy w środku odwiecznych lodów oraz o tym, że U-boty stacjonowały na Antarktydzie, skąd wypływały na południowy Atlantyk i Ocean Indyjski. Być może ten szczegół wpłynął na decyzję sądu, by admirał Karl Dönitz odbył w więzieniu cały wyrok 10 lat. Tymczasem innych skazanych systematycznie zwalniano po kilku latach, a mieli oni zasądzone o wiele wyższe wyroki niż admirał Karl Dönitz. A może stało się tak, że Dönitz otrzymał jako jedyny tak niski wyrok, bo podzielił się z aliantami swą szeroką wiedzą na ten temat i musiał odsiedzieć cały wyrok, by jego wiedza nie przedostała się do opinii publicznej. Z całą pewnością wywiad amerykański wziął również pod uwagę zeznania norweskiego premiera, kolaborującego z Niemcami w czasie wojny, majora Vidkuna Quislinga, który zeznał, że Niemcy zaproponowali jemu
ucieczkę ubotem w bezpieczne, odległe od Europy miejsce, lecz on nie skorzystał z tej propozycji. Przypuszczalnie te wypowiedzi i zeznania niemieckich dowódców okrętów podwodnych skłoniły Stany Zjednoczone do zorganizowania ekspedycji na Antarktydę. Zespół uderzeniowy miał rozpoznać i zniszczyć ewentualne niemieckie bazy na Antarktydzie, które miały powstać w czasie wojny na terenie Nowej Szwabii. Dlatego wojska amerykańskie tak interesował ten obszar. Co ciekawe, w składzie uczestników ekspedycji znalazło się kilku byłych niemieckich oficerów Kriegsmarine. Operacja planowana była na 8 miesięcy. Jednak gdy siły amerykańskie poniosły dotkliwe straty w postaci zatopionego niszczyciela, blisko połowy samolotów i śmierci kilkudziesięciu żołnierzy, wyprawę przerwano. W drodze powrotnej zespół amerykański zawinął do chilijskiego portu, gdzie wcześniej uzupełniał zapasy. 5 marca 1947 roku w chilijskim dzienniku El Mercurio ukazał się wywiad z admirałem Richardem Byrdem, który ostrzegł Stany Zjednoczone przed inwazją przez wrogie obiekty latające, startujące z rejonów arktycznych. Te informacje zainteresowały media nie tylko w Chile, lecz na całym świecie. Dziennikarze próbowali zdobyć informacje również od innych uczestników wyprawy. O tej wyprawie zaczęło być głośno, gdy jeden z uczestników ujawnić miał kilka niesamowitych szczegółów. Porucznik pilot John Serson mówił o dyskach wyskakujących z wody, które bezszelestnie z dużą prędkością przelatywały pomiędzy masztami okrętów i rwały anteny podmuchem powietrza. Dyski miały strzelać nieznanymi promieniami, które w ułamku sekundy niszczyły ich samoloty. Według jego relacji walka miała trwać około 20 minut, po których zaczęto liczyć straty, które miały okazać się przerażające. Po powrocie ekspedycji do Stanów Zjednoczonych w roku 1947 admirał Richard Byrd zeznawał przed Komisją Senatu Stanów Zjednoczonych. W trakcie przesłuchania miał zeznać: w wypadku nowej wojny Ameryka może być zaatakowana przez wroga zdolnego przelatywać z jednego biegu na ziemi na drugi z zawrotną szybkością. Po tych zeznaniach uznano admirała Byrda za chorego psychicznie i umieszczono go w szpitalu. Swą decyzję marynarka wojenna motywowała tym, że zeznania zasłużonego i doświadczonego dowódcy są efektem rozstroju nerwowego i nie ma powodu, by traktować je poważnie. Równocześnie wszystkich uczestników ekspedycji zobowiązano pod groźbą poważnych sankcji do zachowania tajemnicy i milczenia na ten temat, zmuszając ich do przysięgi. Pod koniec roku 1956 kuzyn admirała Byrda miał odnaleźć dziennik jego wyprawy. Będąc pod presją, rodzina admirała stwierdziła, że nie istnieje żaden kuzyn, ani tym bardziej dziennik admirała. Kilka miesięcy później, w marcu 1957 roku, admirał Byrd umiera w tajemniczych i nie do końca jasnych okolicznościach. Admirał Richard Byrd swój pamiętnik miał zakończyć słowami: wszystko to wymyka się wyobraźni i zdawać by się mogło szaleństwem, gdyby nie wydarzyło się naprawdę. W rzeczywistości dziennik admirała Richarda Byrda istniał. W roku 1970 rodzina admirała postanowiła go opublikować, lecz zawarte w nim informacje mówią o spotkaniu z obcą cywilizacją. Z kim więc tak naprawdę walczyły amerykańskie siły w roku 1947 w Nowej Szwabii na Antarktydzie? Do dziś stanowi jedną z największych zagadek i tajemnic XX wieku. Jest mało prawdopodobne, by opinia publiczna poznała kiedykolwiek prawdę na temat tamtych ciekawych, aczkolwiek tajemniczych i kontrowersyjnych wydarzeń.